Cześć, tutaj Radek Walecki z blogu operatorze cence.pl i dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy dalej kontynuować obróbkę płyty, którą przygotowałem. Ostatnio zrobiliśmy sobie 4 otwory 20H7 i dzisiaj sobie dokończymy tą płytę. Zrobimy te dwa wybrania. Jedno prostsze, to na środku, i drugie troszeczkę trudniejsze, ale dlaczego jest trudniejsze, o tym sobie powiemy później. Także zapraszam. Przejdźmy sobie do programowania. Skopiujemy sobie nasz poprzedni plik, którego używaliśmy do robienia tych otworów. Tutaj sobie go skopiujemy i nazwiemy go sobie R7. Sobie go tutaj zedytujemy. Usuniemy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Całą tą sekcję. OK. To też usuniemy. Tutaj zrobimy przerwę. Stop! Czemu nic nie powiedziałeś o tym? Co tu się stało? W pewnym momencie niestety się zorientowałem, że niestety ucięło mi jeden film. Nie nagrałem go. I tutaj mówiłem o tym, dlaczego jest tutaj takie, tutaj są takie współrzędne, dlaczego takie rozwiercanie i tak dalej, to jest to składane. Ale tak w skrócie tylko powiem, że tutaj zrobiłem wstępnie odwielt. Wieltłem składanym 19. Na tych współrzędnych, na jakich powinno być, czyli 30 plus połowa tej kieszeni, czyli 50, no i wedle środka to i tak by wychodziło z długości płyty, czyli x50 i w połowie szerokości, czyli 75 na 2 daje 37,5. Przejdźmy sobie zatem do wywołania tego cyklu na wybranie. W tym celu sobie skopiujemy to narzędzie, które tutaj mamy, oraz współrzędne. Zaznaczamy, przechodzimy tymi klawiszami software, zaznaczamy sobie tutaj te dwa wiersze, kopiujemy, tutaj sobie robimy przerwę i tutaj je wstawiamy. Tutaj mamy promień 7, więc będziemy to wykonywać frezem o promieniu 6. Więc sobie wybierzmy tutaj z tabeli jakiś frez, który ma, tutaj mamy frez 12, więc jak najbardziej będzie nam pasował. Prędkość skrawania sobie zmieńmy na 100 i może sobie od razu dopiszmy tutaj posuw 1000. Tutaj współrzędne możemy pozostawić, że będziemy sobie wywoływać to wybranie od środka. Tylko zmieńmy sobie tutaj tą ostatnią funkcję M na chłodzenie powietrzem, w zależności od maszyny. Akurat na maszynach, które ja pracuję, to jest to funkcja M24. Zróbmy sobie przerwę. OK. I teraz sobie przejdźmy do wywołania cyklu. Wybieramy kieszenie czopy. Tutaj numer 251. I mamy kieszeń prostokątną. Mamy do wyboru trzy opcje. Mamy obróbkę zgrubną i wykańczającą za jednym zamachem. Obróbkę zgrubną lub tylko obróbkę wykańczającą. My sobie zrobimy na razie tylko obróbkę zgrubną, gdyż nie mamy tutaj nawet żadnej tolerancji, jeśli chodzi, tolerancja jest oczywiście wedle ISO, ale tutaj nie mamy żadnej tolerancji pasowanej, więc sobie zrobimy od razu tą kieszeń na gotowo. Więc wybieramy tutaj numer 1, wpisujemy długość tej kieszeni, czyli 40, długość, w sumie szerokość 20,1. Promień 7. Na dodatku nie wpisujemy, gdyż będziemy robić to od razu na gotowo. Kąt też pozostaje taki jest, czyli bez zmian. Położenie kieszeni od środka, tak jak mówiliśmy, czyli będzie 0. Posuw frezowania zdeklarowaliśmy już tutaj w narzędziu, więc możemy użyć F-auto. Czyli po prostu tutaj z tego wiersza będzie nam czytać posuw. Rodzaj frezowania współbieżny. Głębokość 20. Głębokość dosuwu sobie pozostawimy. Naddatek na dnie też nam nie jest potrzebny. Wartość posuwu głębnego. Możemy tutaj sobie wpisać również F-auto, albo sobie zróbmy zagłębianie troszeczkę wolniejsze, gdyż będziemy mieli tą dyszkę na końcu jeszcze po naszym wierceniu. Więc sobie zróbmy tutaj po prostu, może zostać 150. Zróbmy to tak. Dosuw obróbki wykańczającej na razie też nie będziemy tego używać. Wysokość bezpieczna sobie zróbmy pół milimetra.
współrzędne powierzchniowe na górze płyty, więc to zostawiamy. To tutaj drugą bezpieczną wysokość też. Zachodzenie torów, tutaj w zależności od tego, jakie mamy narzędzie, czy to będzie głowica, czy fres monolityczny, my tutaj używamy, załóżmy, że to jest fres monolityczny, zostawmy sobie tutaj zachodzenie torów 1, czyli połowę promienia, czyli będzie brało 6 mm na stronę. Zagłębianie sobie robimy 0, gdyż mamy już wykonany obiekt. I tutaj posuw obróbki wykańczającej też pozostawiamy, gdyż będziemy używać tylko tej obróbki zgrubnej. OK, to mamy za sobą, więc teraz wywołujemy cykl. Tutaj zrobimy jeszcze przerwę. I sobie sprawdźmy. OK, mamy tutaj wykonany odwiert i mamy wykonaną kieszeń. Zróbmy sobie może symulację tego. Przechodzimy na kurs 1, R7. Wybieramy ten blok trójwymiarowy. Przechodzimy sobie tutaj, aby nam się narzędzie wyświetlały. Czas 1 do 1. Go to 0. I stop. Mamy to wiercenie. No i teraz mamy wybieranie tej kieszeni. Ok, dobra, żeby was nie zanudzać, może to przyspieszymy. Ok, widzimy, że cała kieszeń została wybrana, nie ma problemu. Ok, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o tą kieszeń. Nie jest ona skomplikowana i nie mieliśmy tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o odwiórowywanie i sam promień narzędzia, gdyż mieliśmy narzędzie, które jest mniejsze od tego promienia, który tutaj mamy zdeklarowane i było stosunkowo płytkie. Dodatkowo mieliśmy zrobiony ten odwiert, więc nie mieliśmy zupełnie problemu, jeśli chodzi o odwirowywanie. Ale teraz zajmiemy się drugą kieszenią, no i tutaj jest już troszeczkę problem. Zatem sobie skopiujmy ten plik. Wpiszmy tutaj R3. I zacznijmy może tak samo jak tutaj, czyli zrobimy sobie na środku jeden odwiert. No tutaj mamy wiertło składane Fi19, no tutaj mamy szerokość tej kieszeni 15, no więc niestety no, nie możemy tego tak zrobić. Ale możemy to zrobić na przykład frezem monolitycznym 10, możemy sobie rozfrezować taki otwór. Lub jeżeli mamy w asortymencie wiertło składane 15 lub tam 14, to możemy jak najbardziej go użyć. Ale żeby tutaj nie powielać tego samego, to może zróbmy sobie rozfrezowanie tutaj na środku takim frezem monolitycznym 10. I wtedy zrobimy dalszą część tej kieszeni. Dobrze, to zacznijmy od wywołania frezu 10. Czy coś tutaj w ogóle mamy? No nie mamy. Ale załóżmy, no nie, okej, dobra. To stwórzmy sobie takie narzędzie. Przechodzimy w tryb ręczny, narzędzie tablica, tutaj pod numerem 7 może. Wpisujemy sobie pres 10, długość zostawimy, promień 5 i zróbmy sobie tak, żeby miał drugi promień, czyli ten promień na ostrzu, że będzie R1 i dołóżmy do tego, że ma 4 ostrza. OK. Zatem wybierzmy tutaj nasze narzędzie, które stworzyliśmy. To jest 10. OK. Prędkość skrawania 100. Tutaj wpisujemy sobie w x 30 plus połowę tej naszej kieszeni, czyli 47,5. Mniej więcej 47,5 bez tej dychy, ale to nie jest super istotne. I w y sobie wpisujemy 62,5. Mamy tutaj 70 do tej górnej części krawędzi, minus 7,5, 62,5. Z50 bez korekcji, posuw maksymalny, obroty i tutaj sobie włączamy chłodzenie powietrzem, żeby lepiej nam odwirowywało. Więc wpisujemy M24. Tutaj zmieniamy sobie cykl, usuwamy go Operation Delay. Definiujemy sobie cykl, tutaj wdzielcenie gwinty. Cykl numer 208, czyli spiralne frezowanie otworu.
Wpisujemy sobie bezpieczną wysokość 0,5 mm, głębokość zróbmy sobie na 40, posuw głębny zróbmy sobie może przez posuw na ząb, tak jak deklarowaliśmy w bazie 4 ostrza, więc możemy tutaj sobie spokojnie z tego liczyć. I zwykle dla frezu dziesiątki, takiego standardowego monolitu, to jest jakieś 600 na stronę posuw, więc my sobie tutaj wpiszemy 4,5 na ząb, ze względu na to, że poruszamy się ruchem spiralnym, czyli też idziemy jakby w dół. Więc musimy troszeczkę zwolnić. Tutaj sobie wpiszemy 2 mm. Współrzędne zostają, średnica nominalna sobie wpiszemy 14,9. Żadnego otworu nie mamy wwierconego, więc tutaj zostawiamy 0. Rodzaj frezowania mamy tutaj plus 1, czyli współbieżny. OK. Wywołujemy cykl, przechodzimy dalej. Tutaj mamy promień R3, więc musimy wybrać frez. Najlepiej by było, gdybyśmy wybrali zawsze mniejszy niż ten promień, czyli piątkę w takim razie. Ale jeżeli ktoś znajdzie frez o średnicy 5, który zejdzie na głębokość 400 mm na swoim warsztacie, no to fajnie. Ale zwykle tak nie jest. Tak kolorowo nie jest. Więc zrobimy sobie w taki sposób, że na razie zostawimy to szóstką, a później będziemy tłumaczyć, jak to można zmienić. Szukamy tutaj frezy szóstki, ale widzę, że takiego nie znajdę, więc sobie musimy znowu stworzyć. Wpisujemy sobie tutaj pod dziewiątką frez 6, to zostawimy, R3, na dole R1 i również 4 ostrza. Przejdźmy znowu do programowania, zmieńmy sobie to narzędzie. Frez 6, prędkość skrawania zostawimy, posuw sobie usuniemy. I teraz jak wywołać taką kieszeń, żeby też może nie liczyć tego środka tej kieszeni. Zrobimy sobie w taki sposób, że przejedziemy sobie na współrzędne, albo jeszcze inaczej zrobimy. Tutaj zrobimy sobie przejazd na 0,0. Posuw maksymalny, obroty i chłodzenie powietrzem. Tutaj kieszeń prostokątna. Też zrobimy sobie obróbkę zgrubną. Albo zróbmy sobie też obróbkę zgrubną i wykańczającą. Wpisujemy 34,9. Tutaj wpisujemy 15. Promień naroża zróbmy sobie 3,5 na razie. Naddatek na stronę wpiszmy sobie 0,5 mm. Kąt obrotu zostawiamy. Położenie kieszeni. Tutaj zrobimy sobie 4, gdyż przejedziemy sobie na tą współrzędną. Ale to zaraz. Posuw frezowania zrobimy sobie z posuwu na ząb. I dla frezu szóstki zwykle taki posuw na ząb, to myślę, że to będzie jakieś 400. Rodzaj frezowania współbieżny, głębokość 40, głębokość dosuwu sobie zrobimy, zostawmy sobie na razie 5, no nie jest to zbyt realne, im bardziej na takim wysięgu, ale sobie to pozostawmy dla celów takich naukowych, na razie dla przyspieszenia tej symulacji. Naddatek na dnie zrobimy sobie 0,1, wartość posuwu głębnego, tutaj mamy też zrobiony otwór na środku, więc możemy sobie tutaj zrobić posuw na, zostawmy posuw na ząb, zróbmy też posuw na ząb 0,04. Dosuw obróbki wykańczającej zróbmy sobie 10. Bezpieczna wysokość zostaje, współrzędne powierzchniowe 0, druga bezpieczna wysokość 50. Zachodzenie torów możemy sobie troszeczkę zmniejszyć nawet. Zagłębianie 0, gdyż mamy już wykonany odwiert. I posuw obróbki wykańczającej również 0,0. Albo zróbmy 0,06, żeby to troszeczkę rozgraniczyć, że te wartości mogą się różnić w zależności od ilości materiału do usunięcia.
No i teraz, jeżeli byśmy wywołali ten cykl w tym miejscu, no to by nam się wywołał tutaj, w tym narożu. No, jakby założenie jest troszeczkę inne. Więc wchodzimy tutaj w wywołanie cyklu, wywołanie cycle call position i wpisujemy współrzędne tego narożnika. Gdyż tak sobie zdefiniowaliśmy cykl. Wpisujemy więc x30, y70, z0, gdyż chcemy od samej góry zacząć. Moglibyśmy zacząć w innym miejscu, no ale założenie jest takie, że jest na górze płyty. Posuw maksymalny. I tutaj, jeżeli wcześniej nie wpisaliśmy obrotów, no to możemy tutaj zdefiniować kolejne funkcje m, ale my mamy zdefiniowane, więc sobie tak zostawimy. OK. Wszystko mamy, więc zróbmy sobie tutaj podgląd graficzny. No i wszystko jakby się zgadzało, tak? Możemy sobie przejść teraz do symulacji. Zero. Narzędzie mamy już wyświetlone. Czas 1:1. I robimy stratę. Widzimy, że spiralnie się nam ten fresh 10 zagłębia. Tutaj mamy ten drugi podgląd. Okay, teraz 3D z powrotem. No i nasz fresh 6 zaczyna tutaj już kopać dalej tą kieszkę. Jak tutaj jeszcze widzimy, nie wiem czy widzicie, tutaj zostaje taki fragment. Mieliśmy tam wyfrezowane na 14,9, kieszeń ma 15, ale założyliśmy też wybranią kieszeni, że je zostawiamy na dodatek. Więc na razie robi nam to zgubnie, ten fresh. I zaraz zacznie od początku dojeżdżać szybkim posuwem do naroża i zabierać te pół milimetra, czy jaki tam dodatek pozostawiliśmy. Ok, to sobie troszeczkę zwolnimy, może będzie widać. O, widzimy, teraz już znika nam ta linia. Teraz sobie troszeczkę zwolnimy i zobaczycie, że ten fresh się wycofuje stąd już. Wyjeżdża na środek. I teraz szybkim posuwem wraca do tego narożnika i z powrotem wtedy posuwem roboczym, tu się zagłębia jeszcze. I wtedy posuwem roboczym już zaczyna nam dalej kopać. Widzimy. Fresh zmienił kolor na czerwony. Znaczy, że pracuje. Jeszcze zostanie nam dno do wybrania, więc fresh powinien wrócić teraz tutaj, zagłębić się i zacząć kopać tak, jakby frezował pełen materiał. Tą dyszkę jeszcze będzie nam zabierać. OK, kieszeń mamy wybraną, ale to jest tylko symulator. I mamy teraz dwa podstawowe problemy. Jeden taki, że musieliśmy zrobić tutaj promień naroża 3,5, żebyśmy nie byli w stanie po prostu tego wykonać w kodzie L3, naszym frezem wszystko. A druga sprawa, że to jest tylko teoretycznie wykonana kieszeń, gdyż w takim ciasnym miejscu, tutaj jak mamy L3,5 na razie, a ma być L3, to nie jesteśmy w stanie po prostu tego zrobić. Jeszcze tym bardziej na takiej wysokości, takim wysięgu. Więc musimy troszeczkę pokombinować. No i jedna sprawa jest taka, że tutaj nie mamy żadnej tolerancji. I tak jak tutaj konstruktor wpisuje 3, bo tak mu wygodnie po prostu wpisze 3, 5 pełne wartości, to nam operatorom jest troszeczkę trudniej to zrobić. I najlepiej, idealnie by było, gdybyśmy się dogadali po prostu z takim konstruktorem, żeby ten promień troszeczkę zwiększyć. I tutaj na przykład nadać 3,1, 3,2. Załóżmy, że 3,2. I już tutaj sytuacja wygląda troszeczkę lepiej. Nie jest może jeszcze nadal idealna, ale już jest dużo lepiej.
gdyż nasz ten frez nie musi wykonać tego ruchu prostego. I nie ma tutaj takiego ryzyka, że on w tym momencie się tutaj złamie, się będzie musiał zatrzymać i będzie wywoływał drgania, a przez co miał taką nieładną powierzchnię. Więc sobie zróbmy tak, że uzgodniliśmy sobie z konstruktorem, że tutaj będzie promień 3,2. Niczym to nie przeszkadza. Tak zostawimy. Więc możemy sobie tutaj nawet nie tyle frezować. Jeżeli chcemy, to możemy tylko frezować w tym wypadku. Ale żeby jeszcze ułatwić temu naszemu narzędziu obróbkę i troszeczkę przyspieszyć cały proces, to możemy sobie tutaj zrobić odwierty w tych czterech miejscach. I tak jak mówiłem o tym, że nawiercanie kieszeni, żeby wybrać jak najwięcej materiału i tak dalej, że jest to głupotą, bo mimo wszystko jest. Więc sobie przejdźmy może do programowania. I załóżmy, że będziemy tutaj w tych narożnikach idealnie odwiercać sobie otwory wielkim 6,1 albo nawet 6,2. Zrobimy sobie do tego, tak jak w poprzednim filmie, podprogram. Więc przechodzimy sobie tutaj na koniec naszego głównego programu po M2. Wpisujemy sobie podprogram o nazwie 1. Zakończymy go. I wpisujemy współrzędne do wielcenia. Mamy tutaj X30 do krawędzi. Mamy promień R3. Więc my sobie zróbmy 33. Więc nam wykopię troszeczkę tutaj więcej materiału. W Y sobie wpisujemy 67, gdyż mamy 70 minus 3. Przechodzimy sobie Enterem w sposób szybki. M99. Przejeżdżamy sobie dalej. Ale przejedźmy sobie może troszeczkę inaczej, żeby tego nie liczyć. To sobie tylko zrobimy w ten sposób, że wpiszemy tutaj wartość inkrementalną w x-ie i wpiszemy sobie tą długość naszego wybrania minus 6, czyli minus te dwa promienie, czyli 28,9. Jeszcze M99. Dalej mamy, przechodzimy sobie na tą część kieszeni, czyli 15 minus 6, mamy w Y 9, oczywiście inkrementalnie i w minusie. I teraz wracamy do naszego pierwszego narożnika, czyli X minus 28,9 i w minusie. OK. Mamy ten podprogram stworzony, więc sobie teraz zróbmy przed naszym frezowaniem jeszcze wielcenie. OK, definiujemy sobie nasze narzędzie. Wybieramy nazwę narzędzia. Wiertło 6,1. Prędkość skrawania 11. I definiujemy sobie cykl na nasze wielcenie. Możemy to zrobić zwykłym wielceniem, możemy to zrobić wielceniem uniwersalnym. Zróbmy sobie może wielceniem uniwersalnym. Wpisujemy tutaj, na czym w ogóle polega wielcenie uniwersalne. Zaraz to wytłumaczymy, na razie wpiszemy podstawowe parametry. Bezpieczna wysokość 1, głębokość 40, posuw 30, głębokość dosuwu. I tutaj jest nasz pierwszy istotny parametr. Tutaj sobie wpiszemy 1, zaraz wytłumaczę dlaczego. I wpiszemy sobie tutaj liczbę łamań biura 12. OK. I teraz o co tutaj chodzi? Tutaj wpiszemy sobie głębokość dosuwu. To jest ta głębokość dosuwu się różni od tego naszego zwykłego wielcenia klasycznego, które mamy tutaj. Tym, że w normalnym wierceniu wiertło nam się zagłębia do pewnego poziomu, który ustalimy, na przykład właśnie ten milimetr, i się wycofuje na powierzchnię materiału.
dochodzi znowu do tego milimetra i znowu się wycofuje i tak dalej, to jest patch drilling. A uniwersalne wiercenie polega na tym, że zagłębia nam się milimetr w ten materiał i mamy tutaj powrót przy łamaniu wióra 0,2 mm. Możemy ustalić większe, mniejsze, nie jest to na razie. Ta wartość nam będzie odpowiadać. Czyli wchodzi milimetr, wycofuje się 0,2, powraca znowu do tego poziomu, na którym było, znowu wierci milimetr i znowu odwiorowuje nam 0,2. I tak 12 razy. Czyli zagłębi nam się bez takiego gruntownego odwirowania 12 mm i dopiero po tych 12 mm będzie pełne odwirowanie nad materiał. Jak to działa, to ja tłumaczę już to na blogu i może gdzieś bym znalazł taką fajną symulację do tego, ale na razie sobie to pozostawmy tak. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie do mnie pisać na maila albo w komentarzu. Ok. Teraz musimy sobie wywołać nasze wiercenie z naszego podprogramu, czyli label call, jedyneczka. Teraz, żeby zrobić symulację samego wiercenia, sobie tutaj zrobimy małą przerwę. M0. M0 oznacza mniej więcej tyle, że program nam po tym, jak dojdzie do tego momentu, to tutaj nam się zatrzyma. Wyskoczy komunikat, że jest przerwa w pracy i czy chcemy kontynuować. No i wtedy, jeżeli wszystko nam pasuje, jeżeli nie mamy żadnych problemów, żadne narzędzie się nie uszkodziło, czy jakieś takie dziwne sytuacje się nie zdarzyły, czy jakieś wióry się pozapychały, to możemy sobie po prostu tutaj wpisać tą funkcję, wtedy wcisnąć przycisk zielony, NC Start i już dalej będzie kontynuowany program. Warto tego używać, zwłaszcza przed gwintowaniem. Ok. Robimy sobie wizualizację graficzną i mamy tutaj nasze spiralne wiercenie tego otworu na środku i te cztery otwory w narożnikach. Zróbmy sobie jeszcze tutaj symulację. Ok. Wszystko pasuje. Usuńmy teraz to M0. I wpiszmy jeszcze przy naszym frezowaniu już ten nominalny promień, albo promień, który mamy z tego założenia, że mamy wielką 3,1 albo 3,2. Niech będzie 3,1. Ok. Jeszcze raz szybka symulacja. No i mamy usunięty materiał. Ok, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach lub mailowo do mnie na radek.walecki@operatorzy.cnc.pl. Subskrybujcie kanał na YouTubie. Śledźcie fanpage'a i oczywiście czytajcie bloga. Tyle ode mnie. Hej.